jest, że u dzieci no jest taka pasja w wieku 8, 9, 10 lat, prawda? A później ona zanika. Ja jakoś to podtrzymałem i cały czas interesuje mnie to i cały czas maluję od tamtej pory. To znaczy, że 50 lat pewnie. Według mnie to jest bardzo ważne w malowaniu, w ogóle w sztuce, jakaś uczciwość i szczerość jakby. I wydaje mi się, że no próbuję być jakby wobec siebie szczery i autentyczny w wyrazie tego, co chcę wyrazić. A ten makaron to przy okazji jakoś, w tym się chyba najbardziej realizuje. Może jakieś zagmatwanie, może jakieś... Nie wiem, to można chyba różnie interpretować, ale nie chcę jakiejś do tego filozofii dodawać. Wydaje mi się, że to naturalne jest u mnie, że w ten sposób akurat maluję, a nie inaczej. No drzewo jako temat jest bardzo banalne, prawda? Drzewo jako drzewo, banalne. Ale ma tak dużo pokładów w sobie, tych formalnych takich, to związanych z treścią, że chciałem jakby rozgryć o trochę, bo drzewo jako forma, to są korzenie, to jest pień, to są konary, liście, które się zmieniają, bo drzewo właściwie to jest i muzyką, i poezją, i obrazem jednocześnie. Ta muzyka, to kiedy wiatr jest, prawda? No to różne sytuacje są. Czuję się mocniejszy chyba w treściach, bo jeżeli chodzi o formę, o kolor, to wymaga naprawdę bardzo dużego i doświadczenia, mimo tego, że ja mam to doświadczenie, ale przede wszystkim wykształcenia, prawda, plastycznego. U mnie to jest tak, że to mnie dość spontaniczne to jest, ale głównie traktuję to jako pewien rodzaj może pamiętnika, może fascynacji jakąś chwilą, jakąś sytuacją i w ten sposób chcę to jakby emocjonalnie wyrazić. To jest takie emocjonalne z mojej strony. Przy czym jeszcze bardzo ważne jest w tym wszystkim to, że sam proces malowania jest dla mnie chyba najbardziej istotny, że kiedy ja tworzę, wtedy jest to po prostu absolutnie, sytuacja absolutnie doskonała dla mnie. Uwielbiam tą sytuację, bo później, gdy coś zostanie stworzone już, już mnie czeka to, że będę musiał mieć przerwę jakąś, no to już jest się inny czas jakby zaczyna tego obrazu, on sobie pracuje inaczej ten obraz, już interpretacja ze strony innych osób, które oglądają. Ja jakby mniej interesuję się już tym obrazem, bo mnie interesuje sam proces tworzenia go.